Dzień dobry Państwu i zacznę od podziękowań. Dziękuję wszystkim, z którymi się spotkałem wczoraj w Katowicach na targach książki, ale przyszliście tutaj po wydarzenia, więc zacznijmy od tych najważniejszych. 3 listopada doszło do zupełnie niepotrzebnej tragedii. Ktoś w dowództwie 128. Brygady Górsko-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy zdecydował, że można w strefie przyfrontowej ustawić żołnierzy w szeregi i rozdać medale i inne nagrody. Rosjanie wypatrzyli to z drona i zaatakowali prawdopodobnie jakąś rakietą, liczba. Poległych w wyniku tego ataku dochodzi do 30 osób, są też ranni. To jest zdecydowanie niepotrzebna strata, głupi, tragiczny błąd. Oczywiście podobne sytuacje miały miejsce w przypadku sił zbrojnych Rosji, kiedy na przykład w obwodzie chrysońskim na ich centrum treningowe przyleciały rakiety, tam też żołnierze byli ustawieni w szeregach. Różnica polega na tym, że Ukraina dyskutuje na ten temat publicznie, zaczęło się w mediach, później na najwyższych szczeblach, bardzo szybko to podchwycono, minister obrony publicznie deklaruje, że już trwają prace mające na celu wyjaśnić i kto jest winny i jakie wnioski należy wyciągnąć. I oczywiście chodzi o to, żeby wszystkim żołnierzom, dowódcom na każdym szczeblu w armii ukraińskiej, przekazać, jak bardzo niebezpieczne są tego rodzaju praktyki i jakich zachowań należy unikać, żeby ta tragedia się nie powtórzyła. Dzień później dostaliśmy informacje od Stratcomu, to są strategiczne komunikacje Sił Zbrojnych Ukrainy, i oni tutaj pisali, że 4 listopada Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały Infrastrukturę portową na, w zakładzie remontu okrętów Zaliw w tymczasowo okupowanym mieście Kercz. Zaraz pokażę Państwu, gdzie jest to miasto, ale po kolei tutaj mamy. Wideo, zresztą, zostawiam państwu oczywiście linka pokazujące moment ataku. Widzimy tutaj, że coś wybucha w powietrzu, prawdopodobnie są to pociski przeciwlotnicze, które próbowały lub też faktycznie zestrzeliwały rakiety nadlatujące na Kercz. Rosjanie oficjalnie twierdzą, że z 15 wystrzelonych w ich stronę pocisków Storm Shadow udało im się zestrzelić 13. Oczywiście to, czy można wierzyć oficjalnym rosyjskim informacjom, to jest temat, nazwijmy to już dobrze zbadany, ja osobiście nie wierzę. Bardzo prawdopodobne, że jakaś część pocisków wystrzelonych w stronę tych zakładów portowych stoczniowych została zestrzelona, niemniej jakie to były pociski w jakiej liczbie pewności nie mamy. Tutaj jak widzicie, niewiele widać na tym materiale wideo. Jeśli będziecie chcieli go sobie obejrzeć, tutaj um, są wypowiedzi ludzi, którzy nagrywali, czuć w nich emocje, słychać, jak oni mówią, że faktycznie coś zostało zestrzelone, mówią, że został trafiony właśnie ten zakład za lift, ta nazwa tutaj pada, oni także są pod dużym wrażeniem tego, że dźwięki brzmią tak, jakby ten atak nadchodził ze wszystkich stron naraz. Ewidentnie ten atak zrobił na nich duże emocjonalne wrażenie. Mamy kolejne informacje, tutaj są zdjęcia pokazujące okręt Ascolt, który został według informacji ukraińskich trafiony tymi rakietami. Wy widzicie małą wersję tego zdjęcia. Muszę Wam i tak powiedzieć, że nawet na dużym powiększeniu niewiele tutaj widać. Oczywiście link Wam do tego zostawiam. To będzie link raz, dwa, czwarty na naszej liście linków, jakby Was to interesowało. Jest to dostępne generalnie, to są zachodnie. Komercyjne satelity, które zrobiły zdjęcia temu okrętowi. Ja tam wielkich zniszczeń nie widzę, ale to nie musi o niczym świadczyć, to może świadczyć o jakości samych zdjęć. Jeśli chodzi o oficjalne wypowiedzi strony ukraińskiej, to tutaj na przykład Juri Ignat, rzecznik Sił Powietrznych, powiedział właśnie, że został trafiony okręt, który był jeszcze nie był nawet używany, był tak nowy, że jeszcze nie był wykorzystywany przez strony rosyjską. On tam odbywał jakiegoś rodzaju próby, ostateczne prace, żeby później wypłynąć w morze i walczyć przeciwko naszej, naszemu krajowi, powiedział Juri Ignat. To, że wypowiada się na ten temat rzecznik sił powietrznych. Ukrainy. To oznacza, że faktycznie prawdopodobnie były to pociski wystrzeliwane przez samoloty, czyli Storm Shadow lub Skalpy, przy czym y, głównodowodzący Sił Powietrznych y, y, Ukrainy także powiedział, że było to y, zasugerował, że były to rakiety pociski manewrujące Skalp. Także Rosjanie na niektórych swoich y, w niektórych swoich źródłach Telegramowych mówią o jednym albo dwóch trafieniach w ten okręt. To jest, proszę Państwa, tak się to nazywa u Rosjan: mały rakietowy okręt Ascolt. To jest faktycznie nowa, nowa jednostka, która była, zaczęli ją um, budować w roku 2016. Na jej pokładzie zna znajduje się osiem wyrzutni dla pocisków manewrujących kalibr. Mają też tam m.in. kompleks. Bezpilotny, czyli po prostu drona Orlan 10 Orlana 10, i jeszcze mają system przeciwlotniczy na bazie systemu pancyr Więc jest to jednostka niewielka, no to nie jest krążownik Moskwa, ale nowoczesna, przenosząca i uzbrojenie przeciwlotnicze i pociski woda-ziemia, którymi Ukraina jest regularnie terroryzowana. Więc jeden mniej nośnik takiego uzbrojenia to wciąż jest bardzo dobra informacja. I tutaj mamy dokładnie to miejsce trafienia, nawet tu możemy przesunąć w to miejsce, bo na zdjęciach satelitarnych widzimy właśnie ten fragment nabrzeża. Zresztą zobaczmy to jeszcze raz. To jest tutaj. Widzimy tutaj pewne charakterystyczne elementy. Na przykład te, tu akurat na tej, w tej perspektywie pionowo ułożone fragmenty infrastruktury portowej, więc to jest to miejsce i to jest dokładnie 250 km od linii frontu. Tutaj mamy roboty, na, no tu samolot nie będzie się zapuszczał aż tak daleko, więc to jest na samej granicy deklarowanego zasięgu pocisków Scalp i Storm Shadow. Więc nie byłoby tu w teorii możliwości manewrowania takich pocisków. Czy to oznacza, że faktycznie użyto tych pocisków na samej granicy ich możliwości, czy to może oznaczać, że użyto czegoś jeszcze nowego, albo że ten zasięg jest jeszcze trochę większy niż deklarowany? Trudno jednoznacznie tutaj nam to określić. Natomiast widzimy tutaj inną ważną budowlę w okolicy. Widzimy tutaj miejsce przylotu i widzimy tą żółtą kreskę na morzu w cieśninie, konkretnie Kerczeńskiej. To jest podobna bardzo odległość i to jest tak zwany most krymski, bądź też właśnie most kerczeński. Rosjanie często poprawiają sami siebie, bo oni mówią most krymski, a później często mówią, że most krymski to jest w Moskwie, a to jest właśnie most kerczeński. Chociaż. Tutaj akurat na mapie też jest to zaznaczone jako most krymski, mniejsza z tym. Chodzi o to, że mamy tutaj bezpośrednie potwierdzenie, że precyzyjna broń o dużej mocy jest w stanie dosięgnąć mostu krymskiego, który oczywiście w trakcie tego ataku był, jakby to ująć, zamknięty na czas. Na czas tego alarmu przeciwlotniczego. Tu jeszcze możemy zmierzyć, jaka jest odległość pomiędzy miejscem faktycznego ataku i mostem. To jest, proszę Państwa, tutaj widzimy w tym punkcie 8 km. 8 km, 200 m, no mniej więcej tak, mniej więcej tak to wypada. Tutaj też 8,300. Tak czy inaczej, bezpośrednia bliskość mostu krymskiego pokazuje, że atak na Tę infrastrukturę jest możliwy, choć oczywiście pamiętamy, że burzenie mostów przy użyciu uzbrojenia tego rodzaju i w zasadzie każdego rodzaju jest bardzo trudne. W zasadzie jedyny sposób łatwego wyburzenia mostu to kontrolowanie go podłożenie materiałów wybuchowych w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej ilości i detonacja, ale to nie może się odbyć na odległość. Kolejna ciekawa informacja. Tutaj mamy nagranie o dość apokaliptycznych rozmiarach. Przynajmniej ta eksplozja wygląda bardzo groźnie. To jest miejscowość Siedowe. W Rosjanie piszą, że to jest w DNR. To są oczywiście tereny okupowane. Tu mamy jeszcze więcej tego rodzaju materiałów pokazujących te same wydarzenia. Słychać na tych materiałach i widać tutaj, że tam prawdopodobnie detonuje amunicja, że tam dochodzi do kolejnych wtórnych eksplozji tego, co zostało trafione. Tutaj nie mamy absolutnie żadnych potwierdzeń konkretnych póki co natomiast dialog UA pisze, że deklarują, informują, że w na tyłach okupantów w miejscowości Siedowe została zniszczona baza remontowa, magazyn amunicji i śmigłowce. Ponad 90 rosyjskich żołnierzy zostało wysłanych na koncert Kabzona, czyli zostało zabitych. Tu oczywiście trzeba podchodzić z dużą ostrożnością do tego rodzaju wielkich, nazwijmy to, wielkich deklaracji. Ponieważ no, 90 osób zabitych, śmigłowce, to byłyby bardzo udane ataki. Zakładam, że to nie byłby pojedynczy atak, tylko kilka różnych pocisków. I tutaj także możemy się spodziewać, że mogło to być przeprowadzone przy użyciu jakiegoś rodzaju nowoczesnego, zachodniego uzbrojenia. Tutaj mamy miejscowość Siedowe nad samym Morzem azowskim w którym punkcie tej miejscowości doszło do tego trafienia tutaj już Państwu tego nie powiem natomiast możemy założyć, że gdzieś tu w najdalszym punkcie ale nawet jeśli byłby to najbliższy to niewiele to zmienia, to wciąż jest 100 km od Wuchledaru, który tu akurat mamy Pawłówkę, tu jest dokładnie Wuchledar, no to jest miejsce, które jeszcze znajduje się w rękach ukraińskich, no to zaraz będziemy mówić o Wuchledarze. To nie także sugeruje, że może przestać być w rękach ukraińskich. Mam na myśli to, że to jest taki pierwszy punkt na linii frontu, więc gdzieś stąd mógł nastąpić atak. Tu mamy marinkę, też, też niedaleko. Stublował nam się ten punkt pomiaru, mniejsza z tym 100 km oznacza, że jest to więcej niż zasięg artylerii lufowej ukraińskiej, zasięg artylerii rakietowej postradzieckiej, to nawet jest za dużo dla standardowych pocisków od HIMARS-a, więc to musiały być albo atakamsy, albo Storm Shadow, albo długo oczekiwane GLSDB jeśli faktycznie już zostały dostarczone. Przypomnę, chodzi o te nieduże, mniejsze od Atakamsów pociski rakietowe do Hajmarsów i M270, które mają zasięg 150 km i które mają zostać dostarczone do końca roku. Więc tu prawdopodobnie mamy do czynienia z kolejnym atakiem Atakamsów i te doniesienia noszące charakter plotki mówiące o ataku na znowu bazę śmigłowców mogą potwierdzać, że były to atakamsy, ponieważ atakamsy po prostu świetnie nadają się do atakowania tego rodzaju celów. Tu jeszcze jeden atak dalekiego zasięgu ukraiński widzimy tutaj słabo to widzimy, ale może tutaj będzie to lepiej widoczne. Zaraz ten film puścimy sobie jeszcze raz. Zobaczcie taka sylwetka bardzo charakterystyczna. Samolocik, który wygląda jakby leciał tył naprzód, bo jest zbudowany w odmiennej niż klasyczna konstrukcji, ze skrzydłami z tyłu, a statecznikami z przodu. To jest prawdopodobnie dron kamikadze Bubr, który doleciał aż do Moskwy. To jest ciekawe, bo był taki moment latem, że wiele tych dronów leciało na Moskwę. Później to się skończyło na jakiś czas. I teraz widzimy znowu, że one przylatują aż do rosyjskiej stolicy. Przy czym jednocześnie strona ukraińska zapewniała w ostatnich dniach, deklarowała, że zimowa kampania ataków dronowych na Rosję ma być jeszcze bardziej intensywna niż wszystkie dotychczasowe. Przejdźmy sobie bo Tyle jeśli chodzi o te najgłośniejsze, najważniejsze wydarzenia, dalej też ich będzie wiele, ale robimy sobie tutaj w środku taką przerwę na czytanie komsomolskiej prawdy. Widzieliście, że dzieje się wiele, a oni zajmują się tutaj przede wszystkim rzeczami z wojną niezwiązanymi. Mamy kredyty, mamy. Izrael i Iran, mamy blokadę granicy na granicy polsko-ukraińskiej i chwalenie rosyjskiej ochrony zdrowia. Zacznijmy od tego, że stawki kredytów ostro poszły w górę. Co teraz będzie z cenami mieszkań i czy zamknął program? ulgowej hipoteki. Faktycznie, proszę Państwa, ta stawka kluczowa została w ostatnim czasie podniesiona w Rosji w ramach walki z, ze spadkiem ceny rubla do 15%. I zauważają oni tutaj, że ta stawka kluczowa... Osiem, wynosiła 8,5% jeszcze w sierpniu, a w tej chwili jest to procent 15%. W związku z czym kredyty hipoteczne są w tej chwili wydawane ludziom z procentami na poziomie 16%, a szykują się jeszcze na 17-18%. Także no jest tutaj problem. Zwłaszcza, że większość mieszkań, które ludzie faktycznie biorą w tej chwili, od, w zależności od regionu, od 40 do 80%, to są mieszkania faktycznie kupowane na kredyt hipoteczny. Istnieją w Rosji programy kredytów ulgowych ale one dotyczą tylko budynków nowo oddanych do użycia, rynku pierwotnego, więc rynek wtórny może tutaj przeżywać w Rosji, tak przewidują dość poważne problemy. Jest to ogólnie jedna z wielu, jedna z wielu takich sytuacji w Rosji, która pokazuje, że pomimo pewnych... Wskaźników, które tworzą taki pozytywny obraz, sytuacja nie jest wesoła. Tu skupili się w Komsomolskiej Prawdzie na tym, że rynek mieszkaniowy może po prostu zostać zamrożony w najbliższym czasie ze względu na tak wysokie koszty kupowania mieszkań. Faktycznie kredyt hipoteczny na 18% to jest. No, rodzaj bardzo długotrwałego i bardzo bolesnego samobójstwa. Natomiast musimy pamiętać, że to dotyczy także chociażby przemysłu, który no, ma problemy. Na przykład nałożono we wrześniu duże podatki na przemysł wydobywczy, przemysł naftowy który jak tłumaczył jeden z rosyjskich specjalistów, w normalnej sytuacji mógłby po prostu wziąć kredyty na spłatę tych wyjątkowo dużych podatków, ale to się kompletnie w tej chwili nie opłaca, więc oni po prostu sprzedali zachomikowaną walutę, co obniżyło cenę dolara, umocniło rubla chwilowo, tymczasowo. Ale pozbawiło ich środków, które zachowywali na jakieś swoje potrzeby, chociażby inwestycyjne. Więc to jest bardzo złożona sytuacja, która, jeśli się dobrze przyjrzeć, pokazuje nam w wielu miejscach pęknięcia w tej rosyjskiej gospodarce. Tutaj widzimy problemy z kredytami, ale widzimy też, że ludność rosyjska się bardzo ostro w ostatnich miesiącach zadłuża i coraz więcej z nich przestaje te kredyty płacić ma z tym problemy, bo ich zwyczajnie nie stać. To są oczywiście wszystko problemy z odłożonym w czasie, z odłożonymi w czasie konsekwencjami, ale te konsekwencje ich dościgną. Tutaj Komsomolska prawda postanowiła poświęcić także artykuł, ukraińsko-polskiej przyjaźni ten tekst się kończy takim zdaniem hmm, zaduszą się tą swo, tymi swoimi przyjacielskimi objęciami prawie że do śmierci. Faktycznie mowa tutaj jest o planowanej na dzisiaj blokadzie przejść Ciężarowych na granicy polsko-ukraińskiej. Zarzuty tutaj padają różne ze strony polskich kierowców ciężarówek. To jest ciekawy temat, oczywiście to dotyczy Polski, więc w polskiej prasie jest on omówiony dość szczegółowo. Z tego co wiem te problemy zaczęły się stosunkowo niedawno. Czas odprawy ciężarówek wjeżdżających do Polski stał się wręcz dramatyczny, liczony nawet w tygodniach. Słyszałem o przypadkach, w mediach słyszałem o przypadkach dwutygodniowego oczekiwania na granicy. Rozumiem, że sytuacja tutaj jest, wymaga ta sytuacja jakiegoś konkretnego... Rozwiązania i rozumiem ludzi, którzy na tej granicy siedzą. Sam na tej granicy raz na czas czekam, nie jako tir, prawda, tylko w innych kolejkach, ale wciąż to oczekiwanie trwa czasem i 5 godzin, i 7 godzin. Nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie się czują, kiedy stoją tam tydzień czy dwa. Faktycznie myślę, że ta sytuacja powinna zostać rozwiązana głównie po to, żeby ułatwić ten transport tym ludziom, ale także po to, żeby Komsomolska Prawda nie mogła wykorzystywać tego w swoim propagandowym przekazie. Jest tutaj jeszcze tekst o tym, jak to rosyjska służba zdrowia, czy system ochrony zdrowia jest lepszy od zachodniego. Piszą oni tutaj na przykład o tym, że w krajach europejskich są różne różne poziomy ubezpieczenia zdrowotnego i jeśli płacisz niski, to nie masz dostępnych wszystkich, wszystkich usług medycznych. Ja prawdę mówiąc się z tym nie spotkałem. Przynajmniej w Polsce, nie wiem, jeśli ktoś wie coś więcej, to chętnie usłyszę. Słyszymy tutaj, że w Rosji czas oczekiwania na badania jest mniejszy, krótszy niż w Wielkiej Brytanii i że mają programy finansowane z budżetu państwa leczenia najgroźniejszych, najdroższych w leczeniu schorzeń. Jest to bardzo ciekawe że Rosjanie tak sami siebie oszukują, bo no jednak dla ogromnej części obywateli Federacji Rosyjskiej medycyna jest po prostu zwyczajnie niedostępna. Możliwe, że te wszystkie informacje tutaj przekazane do pewnego stopnia Odpowiadają w jakimś stopniu rzeczywistości, natomiast, no już mówienie, że w Rosji każdy ma równy dostęp do medycyny, bo każde, mm, każde ubezpieczenie zdrowotne jest sobie równe, państwowe, jest robieniem mm, z logiki różnych brzydkich rzeczy, chociażby dlatego, że mieszkaniec Moskwy będzie miał szpital 2 km od domu, a mieszkaniec wsi na północy będzie miał punkt felczersko-akuszerski kilometrów od swojego domu, 20, otwarty 3 razy w tygodniu po 4 godziny, bez żadnego autobusu, który by tam dojechał. No to nie jest równy dostęp do medycyny. Oczywiście zachęcam do brania udziału w zbiórkach. Kolejny wyjazd już niedługo. Muszę Państwu zdradzić, że to będzie bardzo... Udany wyjazd, choć tutaj kwota nie wygląda imponująco, to kiedy już wszystko będzie zrealizowane, opowiem Państwu dokładnie, co się udało, a udało się ogromnie wiele i oczywiście udało się to nie bez Waszej pomocy. Tutaj akcja pamiątkowych napisów na rakietach wciąż także trwa linki w opisach. I mamy sytuację na linii frontu, która w większości przypadków jest oczywiście wciąż, wciąż są to wydarzenia frontu pozycyjnego. Mamy kierunek północny, na którym żadnych dużych zmian nie widać. Mamy kierunek Bachmudzki, na którym żadnych dużych zmian nie widać, co oznacza, że oczywiście na równą skalę, na równym poziomie. Trwają ataki obu stron, przy czym Rosjanie twierdzą, że Ukraińcy atakują na południu Bachmutu, a że oni sami atakują tutaj w okolicach tych zbiorników wodnych na północ od Bachmutu, ale nie mamy żadnych informacji od żadnej ze stron, żeby doszło tutaj do przesunięć terytorialnych. Rosjanie twierdzili, że udało im się zaczepić przy miejscowości stepowe tutaj. Około 1,5 km od ich dotychczasowych potwierdzonych pozycji, natomiast mamy już informację o tym, że w tym regionie Ukraińcy kontratakowali i te rzekome rosyjskie sukcesy wyzerowali. Więc sytuacja w Afdziewce robi się, w zasadzie przestała się robić, tak? Ona się mogła robić lepsza, gorsza, w tej chwili znowu mamy do czynienia ze stagnacją. Rosjanie dotarli do torów kolejowych, Trochę poprawili swoje pozycje, i teraz prawdę, prawdopodobnie przez długie tygodnie, jeśli nie miesiące, z niewiadomym rezultatem, będą próbowali sztur szturmować zakłady koksochemiczne, tutaj na północ od miejscowości Afdziewka. Już to wielokrotnie zaznaczaliśmy, gdzie to jest, ale jeśli ktoś nie oglądał, to jeszcze raz mniej więcej w tym miejscu. To są duże zakłady przemysłowe z wieloma budynkami i wystającymi wysoko nad ziemię i wieloma piętrami zagłębiającymi się pod ziemię. Trudny orzech do zgryzienia. Azovstal w Mariupolu, która była podobną, podobnym zakładem większym, ale otoczonym w pełni przez siły rosyjskie, nie byli w stanie tego zdobyć szturmem. Wzięli obrońców w zasadzie głodem, Tutaj to im się też nie uda, bo drogi zaopatrzenia dla tych zakładów istnieją i nie są przerwane, nie są, nie są te zakłady otoczone przez Rosjan. Więc tutaj możemy się spodziewać kolejnych długotrwałych walk, przy czym Rosjanie zmienili tu już taktykę i zamiast atakować dużymi kolumnami pancernymi zaczęli atakować małymi grupami piechoty. To jest lekcja, którą ta wojna daje obu stronom raz za razem, że kolumna pancerna po prostu nie ma szans przetrwać takiego natarcia, za daleko ją widać, zbyt dużej odległości można w nią wycelować i ją zniszczyć, więc trzeba atakować łatwymi do ukrycia oddziałami piechoty niedużymi. Jeszcze to Państwu pokażę, bo są zdjęcia, ale Rosjanie zaktywizowali ataki na Wuchladar. Przypomnę, że to jest ta niewielka miejscowość przy drodze znajduje się w tym miejscu. Tu pokazywałem, stąd mierzyliśmy ataki, zasięg ataku do, z, do składu amunicji na wybrzeżu Morza Azowskiego. Tutaj już zimą bieżącego roku Rosjanie próbowali atakować. Tam trzeba atakować podgórkę na odsłoniętym terenie, na miasto, które składa się z wysokich budynków mieszkalnych, z których doskonale te nacierające oddziały widać. Tam Rosjanie zimą mm, przypuszczali kolejne i kolejne szturmy, tracąc kolejne dziesiątki pojazdów pancernych i kolejne setki żołnierzy. Mm, Przynajmniej dwa razy musieli wycofywać jedną ze swoich brygad piechoty morskiej z tych ataków, żeby uzupełnić potężne straty, i teraz wracają do tej samej strategii, to znaczy atakują to miejsce kolumnami. Pod roboty żadnych konkretnych zmian, i zaraz przejdziemy do miejscowości Krynki tutaj na lewym brzegu okupowanym brzegu Dniepru, w tym miejscu i tutaj mamy dwa ciekawe wpisy na ten temat. Tutaj kanał 2 majora, prorosyjski, prokremlowski kanał, opisuje tę sytuację. Pisze, że w regionie pieś, Pieścianivki i miejscowości Poima dochodzi do starć małych grup piechoty, które są atakowane przez Rosjan artylerią i lotnictwem. Tutaj dodajmy, że tu mamy krynki, a Chrzczaniwka i Pojma są dalej na zachód, bliżej miejscowości Ole Oleszki. Czyli w miejscowościach, które no były na samym początku tej najnowszej operacji desantowej na lewy brzeg, rzekomo zajęte przez siły ukraińskie, później wybite, dawno nie słyszeliśmy o tym, żeby tam się toczyły walki, a tutaj znowu coś się dzieje. Natomiast jest tu arcyciekawy fragment, dwóch majorów pisze, że nowym elementem... Zaczyna być regularne wykorzystanie przez siły ukraińskie nocnych dronów typu FPV. A jeszcze raz tutaj trzeba przypomnieć: dron FPV to jest jednorazowy dron komercyjny, zazwyczaj albo produkowany chałupniczo, którym steruje się przy użyciu gogli podobnych do gogli VR. One latają szybko, są bardzo manewrowe. Operator może po prostu stosunkowo łatwo to nie jest aż takie proste, do tego też potrzebni są ludzie z odpowiednimi umiejętnościami on może po prostu wlecieć takim dronem z dużą prędkością w jakiś wybrany cel. Te drony zazwyczaj przenoszą jakieś improwizowane ładunki wybuchowe albo na przykład głowice bojowe od granatników przeciwpancernych, i wlatując do, w cel niszczą go eksplozją takiego ładunku. I to jest broń jednorazowa stosunkowo jak na warunki wojenne tania. Ale tutaj, tak jak sugeruje dwóch majorów, i tak jak nakazuje nam logika, jeśli Ukraińcy zaczęli wykorzystywać tego rodzaju sprzęt nocą, to znaczy, że musi on być wyposażony w instalacje albo noktowizyjne, Przyrządy obserwacyjne, noktowizyjne albo termowizyjne. Przy czym ja stawiam raczej na noktowizję, ponieważ w termowizji dobrze widać przede wszystkim te obiekty, które są ciepłe. I to oczywiście pozwala ten cel zobaczyć z daleka. Ale jeśli my musimy do tego celu przylecieć, to potrzebujemy na przykład zobaczyć dość chłodne gałęzie drzew, które. Nie zasłaniają aż tak dobrze widoku, ale przez które będzie ciężko przelecieć. Tak czy inaczej, Noktowizja i Termowizja to jest coś um, po prostu drogiego. Taka, takie przyrządy obserwacyjne sprawiają, że tego, takiego rodzaju dron staje się znacznie droższy, więc to, że Ukraińcy wykorzystują tego rodzaju sprzęt, może świadczyć, że im po prostu nie brakuje. Albo że byli w stanie zbudować stosunkowo tani sprzęt tego typu. Obie możliwości wydają się mocno pozytywne. Tutaj także mamy z kanału 13 dwa materiały wideo i informacje, jego komentarz pisemny. Zaraz Państwu opowiem, co jest na tych materiałach, ale tutaj przeczytajmy. Yy, wideo z tej strony. I nie dla ludzi o słabych nerwach, od razu uprzedzam. Prosili milczeć, ale kiedy sprawy doszły do tego, że chochoły w sposób otwarty publikują materiały wideo, na których mordują naszych żołnierzy, ja więcej milczeć nie mam zamiaru. Miejscowość Krynki, Okręg Hersoński, nasz brzeg Dniepru, czyli okupowany brzeg Dniepru, Rubilawa, czyli taka młócka, tam idzie po prostu piekielna, i z naszej strony są poważne straty. Dowództwo jak zwykle raportuje, że wszystko jest dobrze, że wszystko w porządku, ale realność, rzeczywistość odbiega od tych raportów wysyłanych w górę. Sytuacja jest wystarczająco ciężka, jeśli wszystko będzie się działo, Dalej, w ten sposób, to oni tam zbudują przeprawę, przeniosą, przerzucą technikę, w sensie sprzęt i oczekujcie biedy. To był wieczór 3 listopada. Na tych materiałach wideo jest wiele właśnie bardzo takich no, nieprzyjemnych widoków. Widzimy tam grupę żołnierzy rosyjskich, jak się dowiadujemy z tego materiału, obserwowanych z drona. I widzimy jak ci żołnierze są po prostu kładzeni, jak to się mówi po rosyjsku, rozstrzeliwani, nie widać, żeby oni mieli czas i możliwość reakcji, po prostu idą, idą i zaczynają się przewracać. Później jeszcze widzimy jak ten dron zrzuca na tych żołnierzy granaty, prawdopodobnie po to, żeby ich po prostu dobić. Oczywiście możemy długo rozmawiać na temat moralnego aspektu takiej praktyki dobijania rannych żołnierzy. To jest osobny temat i oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że obie strony od czasu do czasu jedna częściej inna rzadziej, ale stosują metody, które można uznać za niemoralne. To, co z technicznego punktu widzenia tutaj możemy zaobserwować, to to, że ten obraz z drona. Posiada, to widać nawet tutaj, bez pokazywania ciał martwych i rannych ludzi, widać, że pod tym obrazem z drona jest pasek, pasek zadań z systemu Windows, co oznacza, że oni ten dronowy obraz przerzucają bezpośrednio na komputer, na laptopa, żeby więcej widzieć. I żeby widzieć mógł nie tylko operator drona, który skupia się na samym pilotażu, ale także ktoś, kto może spokojnie te obrazy analizować. To jest dość standardowa praktyka, a sami w tym pomagamy, wysyłając czy ja jeżdżąc, a Państwo wysyłając laptopy pułkowi Kalinowskiego. Oni także mają swoje oddziały dronowe. Tu, jeszcze na temat miejscowości Wuchledar. Tutaj widzimy sytuację rozpisaną przez jednego z ukraińskich komentatorów. Widzimy ataki na właśnie Wuchledar, na złotą Nywę i tutaj na Urożajne Staromajorskie. Według tych doniesień, cały kierunek się rosyjski zaktywizował bez konkretnych sukcesów strony rosyjskiej. Tu widzimy, jak wyglądają konsekwencje tego natarcia. Takich zdjęć jest dość sporo z tego kierunku obecnego. Przejdźmy do naszych szybkich newsów telegramowych. Co tutaj mamy? Mamy doniesienie o tym, że ukraiński system walki radioelektronicznej zdolny do zagłuszania systemu satelitarnej. Nawigacji GLONASS wszedł do seryjnej produkcji. Tak ogłosił minister cyfrowej transformacji Ukrainy. To jest dobra informacja, bo systemy typu REB, czyli walki elektroniczno-radiowej, są ważne, nawet bardzo ważne, i Rosjanie mają tu przewagę. Oczywiście, pytanie brzmi: co to jest produkcja seryjna? Produkcją seryjną może być jeden taki system raz na dwa miesiące. To wciąż nieźle, ale no chciałoby się cały czas lepiej. Siły zbrojne Ukrainy donoszą o zestrzeleniu kolejnego szturmowego samolotu Rosji Su-25. Niemcy wysyłają kolejny pakiet pomocy wojskowej. Dwa radary dla systemu Iris-T. 12 pojazdów opancerzonych, tutaj jest, transportery opancerzone tak to zostało nazwane, 7 dronów rozpoznawczych Primoco One, 2 systemy ochrony dla helikopterów AMPS, 5 dronów nawodnych, 32 terminale łączności satelitarnej Jedna, jedna drukarka 3D, podejrzewam, że nie chodzi o taką zwykłą cywilną, komercyjną, 5 ciężarówek, ciągników ciężarowych, dalej 12 ciężarówek mniejszego typu MAN-TGS, nie ciągników, tylko mniejszych ciężarówek, 30 tysięcy kompletów odzieży zimowej, 10 tysięcy bezpiecznych okularów, takich antyodłamkowych. To jest miłe. Rosyjski kanał Avia Hub pisze bardzo interesującą rzecz. To oczywiście może być czysta z ich strony jakaś panika, propaganda mająca na celu wzbudzenie poczucia zagrożenia. Ale oni piszą, że pierwsze samoloty F-16 wjechały do Ukrainy w częściach. To jest bardzo dla mnie zagadkowa informacja. Ale no tak piszą Rosjanie. Dalej. Stany Zjednoczone Blinken zapowiada mają wydzielić kolejny pakiet pomocy Ukrainie, 125 milionów dolarów. Taki bym powiedział pakiet przetrwalnikowy, ale to ważne, że przy wszystkiego rodzaju dziwnych perturbacjach w kongresie nawet tego rodzaju pakiety są wydzielane. Władimir Putin spotkał się na Placu Czerwonym z przedstawicielami różnych rosyjskich konfesji, wyznań, natomiast w ogóle Władimir Putin się ostatnio dość aktywnie pokazuje, w tym właśnie w przestrzeni miejskiej, publicznie. W Moskwie on na przykład pod Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej się pojawił tu na Placu Czerwonym. Doszło do pewnej aktywizacji Putina. Tu mamy z kolei wideo pokazujące jak Ramzan Kadyrow nagradza swoich najbliższych współpracowników rozdając im terenowe no, no takie powiedzmy terenowe na wygląd Mercedesy to jest bardzo interesujące że kraj który walczy ze wszystkim co zachodnie którego bardzo ten zachód irytuje i który jest taki ten kraj niezależny Rosja ma własne samochody, własne samoloty, wszystko własne silniki, misje kosmiczne i nie potrzebują nikogo. Rozdają tutaj w Czeczeniu zasłużonym ludziom Mercedesy i samochody marki GMC, czyli General Motor Company amerykańskie. No, to jest standard w Rosji. Tylko pytanie po co tak plują na zachód jeśli takim się te Mercedesy podobają. Tutaj mamy pojazd marki MTLB, taki typowy radziecki jeszcze ciągnik artyleryjski, który jest bardzo masowo wykorzystywany przez obie strony konfliktu z najnowszym wariantem siatki antydronowej. Ta te antydronowe wynalazki przeszły już poza konflikt ukraińsko-rosyjski na Bliski Wschód. Tam już od jakiegoś czasu obserwujemy także izraelskie czołgi z tymi daszkami. Początkowo się z tego śmialiśmy, tylko że sytuacja się zmieniła, ponieważ początkowo to miało zabezpieczać przed dżawelinami i w tym kontekście czołg zabezpieczony siatką od mater spod materaca przed dżawelinem to... Nie jest rozwiązanie, które ma szansę działać, ale w przypadku użycia dronów i zrzucania z dronów jakichś małych ładunków to jak najbardziej ma sens. Tu jeszcze mamy jeden przypadek jakiegoś pożaru na Krymie. Tu nie wiemy co dokładnie się wydarzyło, ale coś miało miejsce, więc zgłaszam. The Washington Post pisze niepokojące rzeczy o tym, że grupa pierwszych sześciu ukraińskich pilotów F-16 może zakończyć szkolenie dopiero latem przyszłego roku. Jest to faktycznie niezgodne z tym, co słyszeliśmy do tej pory, i wyglądałoby na to, że to by opóźniło mocno sytuację, możliwość wykorzystania F-16 na froncie ukraińskim. Wcześniej deklarowano, że pierwsze samoloty mogą dotrzeć i w domyśle wraz z pilotami wiosną na początku roku, w marcu, kwietniu, a tutaj już mówimy o lecie i to nie jest dobra informacja. Tu Rosjanie znowu się oburzają na tak zwanej Kriestapad. Tak jak mamy listopad, opad liści, to Kriestapad to jest opad krzyży. Kolejne tutaj mamy przykłady, grafik, które pokazują obiekty sakralne prawosławne bez krzyży. Tu akurat mamy Rostów nad Donem, na tych kopułach powinny w teorii być krzyże, a nie ma. Tutaj mamy stołeczną moskiewską e, taką no, grafikę od Ministerstwa Zdrowia dokładniej, która pokazuje nam życzenia z okazji Dnia Jedności Narodowej, który miał miejsce parę dni temu. I tu także widzimy obiekty, charakterystyczne obiekty Moskwy, na przykład... Sobór Wasylija Blażenowa, czyli yy, Wasyla Błogosławionego. I tu na szczycie kopuł też powinny być krzyże, a nie ma i to Rosjan oburza. Dalej, Rosjanie opisują tutaj Wajen czyli korespondent wojenny, opisuje ciekawą ukraińską praktykę. On twierdzi, że to Ukraińcom nie wyszło, ale sama techniczna metoda jest bardzo ciekawa. On opisuje to tak, że drony ukraińskie wylądowały w pobliżu torów kolejowych i miały zdetonować przenoszone przez siebie ładunki wybuchowe w momencie kiedy zarejestrowałyby szum przejeżdżającego obok pociągu. Bardzo ciekawa Metoda. Oni twierdzą, że do niczego nie doszło, nic nie wybuchło, że odkryli te drony wcześniej i je zneutralizowali. Niemniej bardzo to jest pomysłowe. I jeszcze, proszę Państwa, taki element nazwijmy to ideologiczny. W rosyjskiej dumie państwowej zaproponowano, by rozdawać tereny zdobyczne, okupowane, żołnierzom biorącym udział w rosyjskiej wojnie. Dlaczego nazywam to kwestią ideologiczną, ponieważ nam to pokazuje podejście Rosjan, tu konkretnie deputowany Aleksej Żurawliow o tym mówił, podejście Rosjan do powodów rozpętania tej wojny i pokazuje nam to wewnętrzne spójności w ich retoryce i ideologii. Oni twierdzili, że prowadzą tę wojnę, żeby uwolnić ludność Ukrainy, ludność Donbasu od złego reżimu. Czyli jeśli oni by Przejęli jakiś teren, powiedzmy w okolicach Mariupola i tam człowiek sobie miał pole, prawda? To powinni tego człowieka wyzwolić, według tego, co sami głoszą, i pozwolić mu to pole uprawiać y, tylko już w Rosji, tak, bo go uwolnili od tych złych kijowskich, nazistów, i teraz niech sobie żyje w Rosji, ale nie, oni mu te ziemię zabiorą i oddadzą żołnierzowi, który te, który te ziemię zabrał. Więc no, to pokazuje, że to nie jest wojna wyzwoleńcza, co jest dla nas oczywiste, ale już nawet dla rosyjskich deputowanych jest to oczywiste. Oni już się nie boją powiedzieć wprost, że to jest wojna typowo nakierunkowana na zdobycze w tym terytorialne. Tu po rosyjsku mówi się o zachwatnicie w skajwajnie. Zachwat to można zrozumieć, bo to słowo tak ładnie nam się tutaj w słowiańskich uszach układa, zachwatic, czyli tak przechwycić coś od słowa chwyt po prostu, yy, zająć, zabrać, zagarnąć, wojna zagrabnicza, to nie brzmi po polsku, mniejsza z tym. Nie będziemy przedłużać. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają i zrzutki, mnie osobiście na patronajcie. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.